Ten dzień wprowadził do mojego życia wielkie zmiany, ale tak dzieje się w życiu każdego człowieka. Przypomnijcie sobie taki jeden dzień, który zaważył na waszym życiu. Przerwij na chwilę ty, który to czytasz, i pomyśl o długim łańcuchu złotych czy żelaznych ogniw, cierni czy kwiatów, które by nigdy ciebie nie oplątały, gdyby nie było jednego, jakiegoś ważnego i pamiętnego dnia w twoim życiu. Charles Dickens, Wielkie Nadzieje. Dex i M. M i Dex. Oni też mieli taki dzień. I nie, nie był to dzień ich pierwszego spotkania. Nie, nie zrobili tego dnia nic przełomowego czy znaczącego. Bo ten dzień każdy przeżywa inaczej. Spędza go inaczej, myśli o nim inaczej. Dla kogoś innego ta nasza chwila może wydawać się błaha i bez znaczenia, bo ona wcale nie musi być patetyczna i doniosła. Jest po prostu inna. Dla każdego. Czy Dex i M spodziewali się, że to kilkanaście godzin tak bardzo ich zmieni, ukształtuje? Na pewno nie. Bo te przełomowe momenty pojawiają się i przemijają, choć często nie mamy świadomości, jak ważne dla nas były. Dopiero później, często po latach, rozmyślamy nostalgicznie nad swoim życiem i nagle zdajemy sobie sprawę, że to dzięki tej jednej chwili, dzięki tej jednej godzinie, jednemu dniowi, jesteśmy właśnie tacy, a nie inni. Powieść Davida Nicholsa jest to historia, w której obecna jest tylko jedna data. 15 lipca. Rokrocznie zaglądamy do życia bohaterów, obserwujemy zmiany, jakie w nich zaszły. A co ciekawsze, obserwujemy zmiany, jakie zaszły w ich relacjach. I nie, nie jest to zbliżanie się z każdym rozdziałem, jak większość pewnie uważa, do wielkiego, szczęśliwego zakończenia. To nie jest historia idealna. Nic w niej nie jest perfekcyjne. Emma i Dexter mijają się całe swoje życie. Raz jedno chce, ale nie ma odwagi tego powiedzieć. Raz drugie chce, ale wtedy jest już za późno. Bywa, że jedno jest za mało dojrzałe, a drugie niegotowe. Są też inni ludzie, inne okoliczności. Jest życie. Ale relacja trwa. I choćby nie wiem, co się działo, choćby nie rozmawiali ze sobą latami, są wzajemnie w swoim życiu. Bo są takie osoby, które zawsze będą obecne w nas. Nie potrzebujemy zapewnień, telefonów, wielkich słów. Po prostu jesteś częścią mnie. To się nigdy nie zmieni. I tak ich relacja trwa. Są diametralnie różni. Dzieli ich wszystko. Od poglądów, gustu muzycznego, literackiego, po sposób ubierania się, towarzystwo, rodzinę. Mimo to ich przyjaźń trwa. I to jest moja wielka lekcja wyniesiona z tej powieści. Jeśli masz siłę i motywację, żeby pracować nad relacją, jeśli kochasz i potrzebujesz drugiej osoby, nie jest istotne, ile was różni. Istotny jest spędzony czas razem. Myśli, słowa. Jak powiedziała kiedyś Brigitte Bardot, dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale aby byli razem szczęśliwi. Dlatego ignorujcie znajomych, którzy patrzą, dziwią się, że taka dwójka w ogóle może coś łączyć. Bo oni nie widzą. Nie czują tego, co wy, kiedy jesteście razem. Nie czują tego połączenia. Tego, że dopiero wtedy jesteście jednością. I to, co jest między wami, jest między wami. I przez to, że relacja M i Dexa trwa latami, przechodzi różne etapy, ich przyjaźń jest wielokrotnie wystawiana na próby. Właśnie dlatego ma to tak ogromną wartość i tak bardzo jest częścią nich. Jest to również powieść o akceptowaniu losu i szanowaniu czasu. Czasem mamy swoje wielkie marzenia i kiedy nie spełniają się od razu, tracimy motywację, poddajemy się. Czasem wystarczy po prostu żyć, akceptować, co przynosi los, łapać stawiane przed nami okazje, wykorzystywać maksymalnie możliwości, których w ogóle się nie spodziewaliśmy. Nigdy nie wiadomo. Może to właśnie one doprowadzą nas do realizacji tych wielkich marzeń. To, że idziemy inną drogą, nie znaczy, że tam nie dojdziemy. Czasem trzeba zrobić kilka kroków w tył, żeby potem posunąć się do przodu. Trzeba zaryzykować, mimo że wydaje nam się, że coś nas tylko oddala od celu. Trzeba uwierzyć. I wielokrotnie czujemy, że to jeszcze nie jest ten moment, że coś jest nie tak, jak powinno. I trzeba albo to zmienić, albo poczekać. Pożyć jeszcze trochę. Ewoluować do danego związku i ta druga osoba też musi znaleźć swoją drogę. Bo kiedy nadejdzie ten moment, ten jeden wyczekany moment, wszystkie kawałki puzli wskoczą na swoje miejsce i wtedy nie będzie wątpliwości. Jeden dzień Davida Nicholsa jest pełna prostych, codziennych, naturalnych dialogów. Powieść, podczas której refleksyjnie myślimy nad życiem, żeby za chwilę śmiać się do rozpuku. Słodka, gorzka, życiowa powieść. Polecam.